Ej, ciekawe, jak to nie ma kamerki z jakiegoś przekątnego powodu. Czy mi się kamerka wysypała? Nie, no jest. Musiałbym pewnie startować kompa, mi się nie chce. O, jest jedna prosta metoda. Kiedy masz wątpliwości? Chodzi, raku. Cześć, Sebastian, witam. Sięgam dzisiaj po godzinie, nie będzie robiony Celest? Nie tym razem. A inne kłamstwa, które będę tutaj wmawiał? Właśnie, póki... póki jeszcze nie zaczęliśmy tak legitnie, to chcę sobie zobaczyć, gdzie są te, gdzie są upgrade'y w Zedicie Adwencie. Cześć, Luna. Witam, smacznego. Co dobrego na śniadanko? Potrzebuję life upów, potrzebuję septanku. Gdzie one będą? ZX Advent jest Control Center, Scrapyard, Water for Ruins. Z czego? Wydaje mi się, że byłem do tej pory tylko w Scrapyardzie, z tych miejsc, których jeszcze nie było. A saptanki? Legion HQ 2. Ha! Tam już mogę iść. Cześć, Piotrku. Muszę sobie zrobić pewnie kanapki. Brzmi jak moje przeciętne śniadanie. Miałem granulat dla gęsi. Czym jest granulat dla gęsi? Bo mam wrażenie, że to jest jeden z tych wspaniałych memów, który mnie kompletnie omija. Dobra, wiecie co? Zamiast do tego, zamiast do Scrapyardu, tam gdzie byłem ostatnio, spróbuję najpierw ogarnąć, jak to cholera się nazywało? Tutaj był Saptank. Próbuję ogarnąć Saptanka, on jest podobno w drugiej strefie. Pokażę sobie trochę swojego pierwszego Saptanka podładuję. Cześć, witam. Generalnie, jeżeli chodzi o Peruela, o którym było przykro mówione, to zrobiłem w nim trochę postępów, jestem gdzieś w połowie, ale w pewnym momencie stwierdziłem, że się poddaję, jeżeli chodzi o Wave Dash. Uznałem po prostu, że nie jestem w stanie ich robić i zrobiłem jedynkę na Assist Mode. Nie czuję się z tym specjalnie źle, bo czuję po prostu, że jest to mechanika, której nie jestem w stanie się konsekwentnie nauczyć. Miałem paski, to się nazywało Goldbion, ale w ten sposób. Cześć, cześć. Jak wiesz, 6 kg na to do gęsi, to będzie się śmiertelny. A my im to nie będę, czysta prawda. Znasz co? Tylko czekam, że ktoś mi powie, że teraz muszę przejść Farewella od początku, bo zrobiłem jedynekę na Assist Mode. Ja się czułem poświęcony, jakby... trochę znam uczuć, zwłaszcza jak stanę na wadze i ta waga miała mi coś do powiedzenia na ten temat. Bo to jest chyba najgorsze uczucie, że człowiek staje na wadze i takie... Wait a minute, what do you mean by that? Swoją drogą, tak jak wczoraj mówiłem na streamie u Sylwika, sprawiłem sobie w końcu PS5 i też ogarnąłem dzisiaj, jak się chyba to nazywa, Finala 7? Libesa? Ogarnąłem w sensie, że złożyłem na niego zamówienie. Więc w tej chwili czekam, aż mi dojedzie. Podobno do Empiku ma dojechać, znaczy
złożyłem w Empiku zamówienie i oni biorą z jakiejś innej strony, czy od jakiegoś innego dystrybutora. Podobno ma być gdziekolwiek między 2 a 5 dni. Zobaczymy, jak to będzie. Przy czym na samą konsolę też jeszcze czekam, więc... Nie wykluczam, że dopiero gdzieś po weekendzie będzie mi dane zobaczyć, z czym się Rebellfire. Jak to nawet to pokazało 87.1, no to u mnie tak bliżej gdzieś 103 było po świętach, gdzie przed świętami i tym chwilą mniej było. Dobra, teraz muszę uważać, bo wiem, że Saptank jest w tej stepie i on wymaga rozbicia którejś ściany deską. Chwilę, bo nie, no, mam innego stanka i on ten... MPK jest bardzo konsekwentny. Znaczy, cieszę się, jeżeli będzie konsekwentny, tylko moim problemem jest to, że w tym wypadku termin dostawy jest podany jako 5 do 8 kwietnia. Dlatego w tym wypadku konsekwencja też nie jest mi jakoś bardzo pomocna, że tak to ujmę. Jakby dostarczyli na 5 to byłoby super, bo to było jeszcze przed weekendem, a tak to pewnie... Jeżeli nie dostarczą na 5, to dostarczą na poniedziałek prawdopodobnie. Spinki kiedy kolce, cześć samurajów. Znają, że cię będą niedługo, chociaż w Legion HQ chyba nie było kolców aż tak bardzo, tylko jeżeli już to bardziej w przepaści. Pracuję nad tym, żeby zejść. Ja bym bardzo chciał zejść poniżej w setki, a najlepiej gdzieś poniżej, nie wiem, w 90. Moim marzeniem byłoby w ogóle zejść poniżej 70, ale wiem, że to jest bardzo mocno niewykonalne w moim celem życia. Musiałbym się bardzo, ale to bardzo mocno wziąć za siebie. O, Saptank, doskonale. Tylko to oznacza, że muszę teraz przejść do końca tego Legion HQ. Bo chyba się nie dało tutaj zrobić wszystkie jak Escape. No tak, bo to w sumie jest bardziej metroidvania i nie mamy misji jak tego. Poniżej 70 to nie za nisko. Powiem tak, podejrzewam, że tak. Ale ja zawsze chciałem być taką trochę, że tak powiem, medyczką. Głównie dlatego, że całe życie byłem człowiekiem z odwagą. Znaczy całe, odtąd mam jakieś 8 lat. Więc chciałem zobaczyć, jak to wygląda po tej drugiej cenie. Dopiero sobie... Znaczy... Ja wiem, że ja nie potrzebuję jakiejś bardzo... drogiej, surowej diety, o tak powiem. Czego bym potrzebował, to konsekwencji wtrzymania się w diecie. Bardziej niż czegokolwiek innego. Jeżeli będę się konsekwentnie trzymał swojej diety, to ja spokojnie będę gubił kilogramy. Ja o tym wiem. Tylko, no... Kwestia trzymania się. Jak byłem witam, to miałem taką całkiem porządną dietę ogarniętą. I udało mi się zrzucić wtedy jakieś 10 kg w miesiąc. I podejrzewam, że gdybym się trzymał tak dalej i kontynuował ćwiczenia, to spokojnie bym wszedł gdzieś wtedy do 70. Dobra, 70 to może nie, bo wtedy też ćwiczyłem, więc pewnie tak mas mięśniowej by mi przybyło. Ale tak to 80 byłoby spokojnie do ogarnięcia. A skończyło się na tym, że poszedłem na studia, gdzie ludzie zawsze śmieszkują, że o, przecież na studiach to studenci żyją o chlebie i wodzie. A u mnie się skończyło na tym, że zamiast o chlebie i wodzie żyłem o coli i chipsach. Więc z 90 w parę miesięcy zrobiło się 125. No ja wtedy miałem taką dietę... Powiedzmy bardzo białkową, że przerzucenie się praktycznie na same ciemne pieczywo, jakieś twarożki, chude mięso typu biały kurczak, tego typu rzeczy. Do tego dużo biegałem i to mi wystarczyło wtedy, żeby zejść bardzo szybko z wagą. Ale mówię, to by ode mnie wymagało
trzymanie się diety, a wiem, że jest z tym u mnie psychicznie bardzo ciężko. Dobra. Mamy tego Saptanka. Czyli teraz powinniśmy iść do Skapiardu chyba z powrotem, co? Cześć Marcin, witam. Skrapiarz mój kurwa znienawidzony. Czy ja zapisałem? Na wszelki wypadek zrobię to jeszcze raz. Wiem, że zapisałem, ale zrobię to jeszcze raz. Biorąc pod uwagę, że idę do Skapiardu, to masz rację, będę się wspaniale bawił. Kapelę, gdzie byliśmy w zeszłym tygodniu, więc jeżeli będę jakiekolwiek kasenki, to będę je skipował. Powiedziałem coś. Jedna rzecz, której trochę nie lubię w ZX Adventure, nie pamiętam, czy w oryginalnym ZX też tak było, że praktycznie przy każdej katence z automatu przerzuca na model A. Zajednienie sekundy na tej boję się. O! Słyszałem dużo dobrego o tym modzie, że ludzie bardzo narzekają, że jest podobnie jak w najlepszej lidze w kalendrze, że trzeba przychodzić z kimś, kto ma 5000 Magic Finder, żeby to się opłacało. I już widziałem miliard hatepostów na Reddicie o to. Aczkolwiek wszystko jest normalnego śniadanie złożone z trzech szparków, jajka było zabawne, domyślam się. No ja miałem podobnie, jeżeli chodzi o stawienie się na jedzenie jakiś tam vent, inserów i tak dalej i nagle trzeba było same jakieś twarzyczki i tak dalej. Nie wiem, że stałem chociaż jednego. No i nie mam wrażenie, że biżuteria nie jest aż taka rzadka, zwłaszcza jeżeli tego trafisz będzie ledem. Tak, ode. Czy on dosłownie mi odbił drzwi? Czyli jest. Bąk. Kochamy przeciwników, którzy umierają na więcej niż jedno zabicie, to nie? Tak, Sousy? Jeszcze raz skoczyłem wtedy chyba do tego. Moja mama była już doświadczona w tej kwestii. Zajęta jakieś na i takie. To tyle? To jest takie, okej, dałaś mi przystawkę, a gdzie jest to śniadanie? A to jest twoje śniadanie. No masz przez to na myśli, mamo. Fantom też. Z jakiegoś przekrętego powodu zauważyłem, że jak się bawię z tym kółkiem, to zawsze o jedno za daleko przeskakuję i nie mam zielonego pojęcia, z czego to wynika. Znaczy, wydaje mi się, że muszę przeskoczyć o jedno dalej niż rzeczywiście muszę. Jedno. A tak jeszcze wracając na chwilę do tematu CLS. Z tego co patrzyłem, to odnośnie Peduela. Jestem mniej więcej w jego połowie, ale tak jak mówię, kompletnie nie potrafię ogarnąć tej mechaniki wave dashowania. Nie wiem, co musiałbym zrobić, żeby ją ogarnąć. Zajebista tarcza. Nigdy nie miałem tak dobrej tarczy. Ona to działa takie dobrze, jak myślę. Oczywiście, że nie. Nie spodziewałem się niczego, a i tak się zawiodłem. Trochę flashbacki do etapu Crystalmana z MM5. Gdzie też trzeba po prostu to chyba robić bardzo precyzyjnymi skikami. Czy to się wchodzi? To wygląda jakby się wchodziło. Jest jeden pokój, gdzie trzeba zajść jakieś 4 wave dashe począt. Właśnie ja użyłem Massive Mode na pokoju, gdzie były takie bomble, z których wyskakiwało się na te zapadające się platformy i tam trzeba to zrobić praktycznie 3 razy z rzędu. I tutaj stwierdziłem, że nie, ja tego po prostu nie zrobię, ja tego fizycznie nie zrobię, pierdolcie się. I wszedł ten Massive Mode, żeby skipnąć ten pokój. Jeżeli chcesz mi powiedzieć, że potem będzie jeszcze gorzej, to naprawdę zaczną się martwić. Przy czym ja też próbowałem używać trochę innej metody odnośnie wave dashy.
że zamiast robić skok i z tego się wybijesz, to robić to z ziemi. I wychodziło mi to na pewno bardziej konsekwentnie, ale wciąż nie jestem w stanie tego jakoś bardzo dobrze produkować. Dobra. Gdzie ja muszę być? O Boże. Dobra. To jest wejście do jakiegoś pokoju, który mnie do nikąd nie prowadzi. Zostało ci tyle, co ani do setki. Zostało mi pół Heruela, w tym ten najbardziej przeklęty pokój ostatni. Więc nie powiedziałbym, że to jest nic. Dziadu, co ty robisz? James. Bad body part. Czy jak rozumiem, można przynosić jakieś kompletne śmieci i on z nimi coś zrobi. Ostatni pokój nie jest taki zły. Ja będę narzekał na ostatni pokój z tego samego powodu, z którego narzekam na Seaside, że nie lubię czegoś typu, że mam zrobić jeden bardzo długi pokój, a nie jakieś krótsze segmenty. Oczywiście wiadomo, że też nie do przesady, tak? Bo... Boże. Bo są rzeczy, które wychodzą mi... O Boże. Nienawidzę, jak on się tak chwyta. Wiesz co, pierdolę to. Powiedzcie mi, że to desperacja i będziecie mieli rację. Ale nie mam zamiaru się z tym pierdolić ani chwili dłużej niż jest to absolutnie konieczne. Co mi przypomina, że to jest chyba jakiś... A nie, to nie jest kolega, to jest tam. O Boże, zdążyłem się chwycić, dzięki Bogu. To jest wykorzystanie mechaniki gry. Znaczy... Ja się trochę śmieję, bo wiem, że ludzie często mówią, że używanie Chronoforce'a w tej grze to jest sterowanie. Ale jednocześnie Chronoforce... Mam wrażenie, że niektóre zagadki zostały dosłownie stworzone z myślą o tym, że każdy będzie go używał. Te drzwi? Nigdy nie pamiętam, czy trzeba wejść tymi, czy tamtymi drugimi. Wydaje mi się, że tymi... Aha. Dobra, tutaj nie przelecę nawet modelem H raczej. Model H wydaje się, że tego nie przeleci. Unless? Ja pożałuję przelecenia tego modelem H, prawda? Znaczy, ważne pytanie. Okej, czy jak zrobię L dasha, to potem mogę to iść kolejnego? Raczej pożałujesz, domyślam się. Wiecie co? Chcę głównie zobaczyć w tej chwili. Nie, tam jest daleko. Chciałem zobaczyć, ile tam jest jeszcze kortów, bo myślałem, że może zrobię tak, że padnę z tej ściany, zrobię Eldasha w prawo i przehoweruję, ale wydaje mi się, że jestem za daleko na to. Okej, tu już się nie wrócę. Te drzwi mnie zaprowadzą do tyłu. Nie, bo zastanawiam się, bo wiem, że w Scrapyardzie jest Life Up i chciałem go zgarnąć i on jest raczej tam, gdzie właśnie byłem. Tam na pewno będzie Chronoforce potrzebny i trzeba tam szybciej wejść. Bo ja niepotrzebnie wszedłem tutaj, bez tego mógłbym tam wejść na dół. I teraz zastanawiam się, czy jest tam możliwość jeszcze powrotu, czy muszę wtedy od początku cały etap robić. Znaczy, mogę tędy przejść, to mnie cofnie. Tyle jeszcze pamiętam.
Sweet. Czy da się jakoś szybciej przez to spadać? Co do go? Jak bardzo bym umarł tych kolców, gdy nie sprawował? Czy cały czas chronocrossa. Ja rozumiem, że jak ja mówię chrono, to od razu będzie chronocross. Ale bez przesady. Czy ja właśnie wyłączyłem te śmieci? To mi się wydaje. Błagam, powiedz się, że ja tym przełącznikiem wyłączyłem śmieci. To, że Chronoport tak stęka, jak próbuje się im ruszać na lądzie, jest tak głupie. Jeden Divine Meme w Dopamin. Lepszy jeden Divine niż zero, to na pewno. Nie, no, chyba rzeczywiście musiałem śmieci wyłączyć. Nice. Więc jak jest, że się opasało? Ten Bóg. o Boże. Nie, czekaj. Tutaj potrzebuję już włączyć kanał Falsa. Bo muszę stąd szybko przebiec tam dalej. To się da tak zrobić? Holy shit, nie widziałem. Chyba szybko tymi ostatnimi. O, chyba. I będę musiał zaczekać na kanał Falsa chwilę. Unless. Yep, muszę. Bo się jeszcze nawet nie ładuje. Jeszcze jeden pasek? Halo? Okej, teraz. Dość dużo energii zużywa, nie będę kłamał. Phantom. Goddammit. Nie umiem się tego chwytać i zawsze wolę to robić bardzo bezpiecznie. Hop. Dobra. Wszystko jest K. Powiem więcej, wszystko jest więcej niż K. Potrzebowałbym opinii kogoś, kto ma więcej doświadczenia z ZX Adventem? Czy opłaca się zbierać upgrade do energii biometali? Czy raczej niekoniecznie? Kanapeczki z czosneczkiem brzmi zdrowo. Jednocześnie brzmi jak coś, po czym najlepiej nie przybywać w okolicy osoby. O, co ty, wampir jesteś, że nie robisz czosnku? Upgrade do energii. Wydaje mi się, że tak, że jak zbierasz upgrade do energii, to że dostajesz go do każdej farmy, a nie do tej, którą obecnie zbierasz. To jest porządna gra, a nie w X5. Znasz co? Ja bym szkalował. Nigdy w życiu. To pewnie się przydaje bardzo... Uroborosie. Zgaduję, że to jeden z tych śmieci, które kolega chciał, żebyśmy dla niego zgarnęli. Tytanium Alloy. A to nawet nie aż tak śmieć, chociaż cholera wie, czy w tych czasach tytanium nie jest jakimś kompletnym śmieciwem. Czy to się w ogóle opłaca? Tam na górę iść, czy ja mogę przejść tymi drzwiami, które tu były. Bo to są drzwi, Phantom pokazuje jako legitne drzwi. A, okej. Okay. Rozumiem. Czyli one są tylko po to, że mi to odwraca, czego blokować. Czaje.
Nie, bo powiem szczerze, że jeszcze nie widziałem chyba żadnego upgrade'u do energii biometali i to czuję, że też będę musiał z jakimś składnikiem lecieć, żeby je znaleźć. Z drugiej strony jakoś nie mam wielkiej oparcia, żeby przejść grę tak jakoś bardzo, wiecie, na ślepo i w ogóle. Więc, whatever. Chyba. Backfire, przydaj się. A, czyli kigam na... Potrzebuję wybielacza. Potrzebuję kurwa wybielacza. Chcę to odwiedzić. Znaczy ja wiem doskonale, co się stało, żeby nie było. Ale nie wiedziałem, że to jest możliwe w tej grze. Generalnie jak w większości Mega Manów jest taka mechanika, że jeżeli znajdujemy się między czymś, co jest taką twardą powierzchnią ruszającą się aż ścianą, to możemy być znieceni i stracić całe HP. Więc byłem akurat na takiej wysokości jako backfire, że ten przeciwnik mnie przygniotł do ściany i umarłem. Ciekawe, czy gdyby on tutaj jechał do ścian, to czy też mógłby od tego umrzeć? Nie, nie chcę tego sprawdzać. Kwestionuję, że coś jest możliwe, ale... To nie powinno tak działać. I mean... Trochę rozumiem... Kwestionuję, że przeciwnik może to robić, tak? Bo gdyby to był na przykład taki głaz, to by nie miał z tym absolutnie żadnego problemu i wydaje mi się, że nikt by nie miał problemu. Po prostu nie spotkałem się jeszcze z tym, że przeciwnicy mogą tak działać. Z drugiej strony, nawet nie wiem, czy ta tarcza... Wydaje mi się, że ta tarcza w ogóle nie zdaje obrażeń i to ona może się liczyć jako obiekt, a nie jako przeciwnik i dlatego ten... Dlatego to może być tak traktowane. Jakby nie powiem, że lubię to, ale widzę skąd to się mogło wziąć. O tak powiem. Błagam powiedzcie, że ja to włączyłem. Chyba tak. Tak. Jest włączone. Ona ma enta pan favor? Od razu lepiej? Kocham, kiedy każe mi robić skoki wiary. A wy? Bo to jedzie w prawo, okej. Okay. Aczkolwiek... Nie było do tej pory wskazania, które mogłoby mi to sugerować, że to pojedzie w drugą stronę. A i gier, że musiałem to testować i że to jest w miarę bezpieczne. Wiecie, że jeżeli stanę tutaj źle na krawędzi, to mnie kolce zabiją. Boże, bałem się, że spierdolę tego dasza. Jesus Christ, Alstra... Ale to drugi etap. Mogę przejść jak człowiek. Czy ja się właśnie cofnąłem? Tak. Pojebie mnie. Pojebię mnie z tym etapem teraz. Dosłownie mnie pojebię.
I guess, że to, że tutaj jest ten przełącznik, mogło mi to sugerować, ale... Wiedziałem. Ja kurwa wiedziałem, że to się stanie. Byłem tak bardzo pewien, że to się stanie. Powiedzcie, że to już koniec tego wspaniałego etapu. A, koniec, fajnie było. O mój Boże, ale będą dwa satanki łykane, też czuję. Nie no, przecież Vulturo nie jest trudnym bossem, right? Widzę, że przeszedłeś przez wszystkich tych Mavericks. To get a special front row seat to watch me perform. That's pretty mega of you, Mega Man Model A. Mam wrażenie, że gdyby mówił, że te spity do Kofiu były dużo bardziej pasowało. I'm Voltron. I play the part of the prince who kisses Model W's and wakes them up. Ojej, to bardzo urocze. There's a model krokodyl. Not so fast. That's where the VIP seats are. I'm afraid you can't go in there. Can't let you do that. What do you say we start the show? I'll play guitar and you'll sing the vocals. Okay. I'm looking forward to the finale as you scream your last breath. Not okay. Dobra, jak się walczyła z Vulturonem nie mając modelu ZX? Ewidentnie nie tak. Bardzo nie tak, bym wręcz powiedział. Jesus! Ta walka pójdź przejdzie paskudnie. To jeszcze jest zaraz kanapas będzie używane. Albo i nie będzie używane, bo nie ma energii po overdrive. Nie, dobra, tank jest wykany. Nie będę ryzykował ani chwili dłużej. Nie wiem, ja nie widzę tego, że on się nazywa, że on wygląda jak krokodyl. TBH. A Boże, on mi ataki wyłączył. To miał być koncert Mega Defa? O mój Boże! Mega śmierć, more like mega śmierk. Am I right? No dobra, czas na latający model. No właśnie, dla mnie on też, jeżeli już coś ma przypominać, to Sempa. Więc trochę się zdziwiłem, ten krok do dylami. O, cześć, Pandora. The discarded machines. The mechanoids. Their voices of sadness, of pain, of anger. All food for Model W. Pandora! Even as you awoke, destiny had already been set in motion. Czy istnieje Pandora, tylko istnieje Pani Dora? What the heck are you talking about? Ona była w jedynce, tak samo jak w Prometeuszkę, jak też spotkaliśmy. The time will come when you
shall know everything, and you will be driven to despair. Pandora, does she know my secret? She took Model W with her. Czyżej otworzylibyśmy jej łeb, to wyskoczyłyby wszystkie dwa tego świata? The Mavericks in that area seem to be settling down. Boże, to, że tutaj jeszcze taka była przerwa, to już w ogóle. Absolutny mem. No dobrze. Błagam, powiedzcie, że od razu będzie... Okej, nieźle. Jada, możemy chwytać się rzeczy, żeby je opuszczać. Przysięgam je... Też abyście wiedzieli, że jeżeli się złapię tego, znajdę się pod tym i umnę, to odpalam Farewella. Okej, nie jest aż tak źle. Bo to by oznaczało, że musimy powtarzać cały świat. Ja wiem, że zazwyczaj tak nie działa, ale jednocześnie jestem w stanie uwierzyć w każdy bullshit, który tego mi zasadzuje. No dobra, mamy jeszcze dwie misje. Highway i Control Center bodaj. Chodźmy Highway. Highway miał jakiegoś skopanego bossa chyba. Z tego co pamiętam. Teraz tak, w Highway teoretycznie mam tego. Mam upgrade amunicji, jeżeli bym chciał zerknąć. Mogę zerknąć, czy on będzie gdzieś w miarę łatwo widoczny. Ja zapisałem, prawda? Halo. O nie, korki na autostradzie, najgorzej. Tam na górze jest na 99%, że nikt nie ma. Ale stałeś nie zaszkodnie. A cóż, to nie uwierzycie. Eksploracja w Mega Manie ZX nie ma absolutnie żadnego sensu, bo i tak nic tam nie ma. Ja hejcisz nigdy w życiu. Czy jeżeli bylibyśmy tutaj jako człowiek, to czy byś nas czepiał? Jeżeli dobrze rozumiem... Boże. Nie to. Po co ty tutaj idzie? Po to, że tu jest dyf. I pewnie jest do zgadnięcia dopiero jak mamy Fargoyla, Ugoyla. Ale... Trzeba będzie to wrócić, jeżeli mi zależy na dyfkach, I guess. Ale nie wiem, czy mi zależy. Kojarzę, że na Highway'u miałem jakieś absolutnie paskudne problemy, jeżeli chodzi o minibossa. Zobaczymy, czy dobrze pamiętam. Czym się jeszcze te bloczki? Tarką? Podstajmy. Znaczy nie, jakoś powiem tak, jeżeli chodzi o ZX, to mi jakoś specjalnie nie jedzę. Czy on tam wszystko ode mnie oczekuje? Bo chyba nie rozumiem. Znaczy, nie wiem co on otwiera. I nie widzę co on ma otwierać. Na górze właśnie. Albo stay stąd. O nie. O nie. I wonder where this one is going. Jak myślicie, dokąd to zmierza? Jak sądzicie, dokąd to może zmierzać?
jaki model zaraz zostanie użyty. Nie uwierzycie. Zgadza się, backfire. Pojebie mnie. Łatwo. Mówię, gdyby backfire nie był aż tak ogromny, to bym go dużo częściej używał, podejrzewam. A tak to mam wrażenie, że jest bardzo ciężko nim sensownie przechodzić etapy. Tu nic nie ma, więc mogę sobie wrócić. O Boże. A to niestety nie były HP-ki, a to zaraz będzie miniboss chyba. A chciałbym... jak się zmieniał Buster? Jak się zmieniał Buster? Bo nigdy nie pamiętam. Potrzebuję zmienić Buster. Jak on działa? Chyba wiem. Nie, nie, tak. Edit. Nie, nie edit? O Boże, jak się wchodziło w zmianę Bustera, tak mnie to denerwuje zawsze. Nie, tu, tutaj będą konfigi, to nie, na Buster. Kurde, gdzie się to robiło? O, dobra, mam to. Teraz, czy ja dobrze pamiętam? Czekaj, jeszcze raz. Edit. Tak, 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 tak. Prawa ręka. Też chcę, żeby robiła to samo. I teraz zobaczmy, czy działa. Tak, dobra. Weknę sobie resztkę tego tanka, w sumie co nie szkodzi. Zaszkodzić na pewno nie zaszkodzi. A, racja. Kasenka. Jak mogłem zapomnieć? Powinien nas tak bezczelnie rozjechać. Yep, dobrze kojarzę. Ja szczerze mówiąc mam wrażenie, że rzadko była taka sensowna okazja, żeby używać tego Bustera friendly'owego w ten sposób, ale jak już się trafia, to on naprawdę potrafi ścizować niektóre walki. Takie jak ten miniboss chociażby. Bez tego Bustera mam wrażenie, że ja w tej chwili nie mam sensownej opcji do ataku aż tak wysoko. Jedyne co mi przychodzi to rozpark, który i tak nie atakuje jakoś specjalnie wysoko, albo któreś ładowane rzeczy. Pytanie. Jakole. Jest odrobinę za słaby ten. Namierzający się atak. Tyrec. A to HP-ków przyda się.
więcej HP-ków na pewno się przyda. Zawsze zapominam, jak grałem CRZ tej chcę, że mogę po prostu strzelać pestkami, a nie ładowanymi pociskami. O Boże, to był jeszcze ten drugi minibus, prawda? Przed którym trzeba było odpierdalać. To jest ten minibus, z którym nie potrafię walczyć. I na którym się notorycznie wypierdałem. Jestem nie, że powiem, że powinien go częściej atakować i że on mnie wypierdoli przez to, że go nie atakuje. A propos. A mówił ci ktoś, że jesteś w chuj irytującym minibossie? Właśnie, nie jestem pewien, czy ja wytajmuję dobrze specjal, bo wątpię, żeby on przez tarczę przychodził. Dobra. I tak się jakoś udało. Zastanawiam się, czy ta walka ma jakiś limit czasowy, czy nie? Bo wygląda, jakby miała mieć przez to, że nie mielibyśmy w końcu gdzie uciekać. Byłem pewien, że się wpierdolę po prostu przepaść jakoś. A propos. Dobra, tam na górę już nie będę skakiwał, bo raczej nie ma po co. Co tu było bossa? Model L? Thetis! Are you the one causing all of this trouble? I'm flattered! You remembered my name! Ej, a wiecie co dobrze działa na lód? There's something I want to show you. Oh, the model V. Model W? You attacked the highway to feed that thing? That's right. But what I want to show you is further down, at the bottom of this dirty sea. The sea during the war was no place for living creatures. After the war, the sea's beauty was restored. However, as humans repopulated, the seas once again grew filthy. Oh, nie, to kolekcja. Humans have to desecrate the earth to live on it. You talk all high and mighty, but what you're doing. I mean, powiedzmy sobie szczerze. Jeżeli chodzi o przeciwników, to mam wrażenie, że granie jest ani tak subtelna, jak to ma jaki model. You're a funny girl. W tym miejscu to wygląda jak model W, to jest jakiś fragment modelu W? Tak jest? We were playing this little game of destiny to decide the Mega Man King by ourselves. You're the one that just happened to Mega Merge, then show up, and be a nuisance. So I'd say that kind of makes you a maverick. Zresztą, biorąc pod uwagę, co potem się dzieje z modelami W, to ma tym więcej sensu. Dobra, jak już mówiłem. Teraz będę tanka łykał, ale to dopiero za chwilę. Powiedziałem, że za chwilę. Nie transfer, tylko tank. Ja bardzo słabo ogarniam los ZX-ów. No mi to by implikowało, że ja ogarniam los ZX-ów.
Pod jednym względem się strasznie boję używać backfire'a w tej walce. Że któregoś razu się wypierdolę w przepaść tymi dash jumpami. Gdzie ty jesteś? O Boże! No! Gdzie ty jesteś? To jesteś. Ja nie jestem bardzo ambitny, jeżeli chodzi o walki z backfire'em. Pewnie mógłbym kombinować jakoś z kopniakami czy z czymś. Nigdy nie pamiętam też, czy on ma jakiegoś overdrive'a. Ale po to, skoro strzałki działają. Przysięgam, że Tetris brzmi dosłownie jak takie model. To wygląda trochę jak serpent. Nie, to nie jest serpent. To jest serpent? To nie jest serpent? Czemu on ma taki whiny głos? Powiedziałbym, że brzmi trochę jak fanboy. Now I understand why Mega Men fight each other. But where is the information about us? Aż to ważne. A w sumie mogę wiedzieć, czym jest to rodzeństwo? Model W i model L. Mam wrażenie, że ostatnio jak Mike był, to rzucił jakimś takim bangerem odnośnie modelu L. Chosen one? But like Thetis said, my mega merging was an accident. But was it an accident? Albert said that I'm special. What am I? Who am I? Czy to ważne? Nieważne jest, kim jesteś, to ważne, co robisz jakoś tak. Model albo dostanie pierdol i model F albo zginie. Doskonale. Right, już wiem, czym to się robi. Na razie nie możemy tego zrobić. Niestety zapomniałem o tym. Głupie pytanie, czy da mi skipnąć morfowanie się w Tetris? Znaczy model L? Tym razem chyba tak. Przypominam, że na backfire'ze musiałem zniszczyć jeden jebany piksel, żeby gra mnie przepuściła dalej. Dlatego jestem już odrobinę przewyżywiony. Dobra, zapis. Jeżeli zignorujemy to, ile czasu błądziłem po tym, po scrapyardzie, to idzie całkiem wygarnie póki co. Jestem przeważywiony. Jeszcze zapiszę. Transport. Control Center. W Control Center chyba też coś było z tego, co widziałem. Jest life up. Jest on w pierwszej strefie podobno. O kurwa. Shane, miałeś rację. Twoje zamówienie zostało wysłane w tym piku. Znaczy ja wiem, że to, że zostało wysłane, nie oznacza, że dojdzie jakoś specjalnie szybko, ale i tak. I tak się dziwię, że aż tak szybko. Znaczy, jest niby napisane, że dojdzie w 1-2 dni robocze, więc... Bardziej myślałem, że kwestia tego, że skoro to jest od jakiegoś tam... ich dostawcy czy coś, to, że to może być nieco inaczej. Jezu, czy znaczy, mogę przestać odbywać od dosłownie wszystkiego?
Dobra, dajcie mi wjechać tu na górę, bo chyba tędy się szło. Tak, już kojarzę nawet. I wydaje mi się, że to dosłownie można bardzo na chama przejechać do góry i mieć wyjebane. O nie, to podobno jest łamigłówka, wiedzieliście? Okej, okay, to może być łamigłówka. Od tego momentu. W każdym razie znaczną część tego da się po prostu przez... tank. Jałek na tego tanka. Dobra, weź se strzel. Bo chcę przejechać grzecznie kulturalnie do góry. Jesus. Aż to jest paskudnie długie. Jak ja mam z tego... wiecie co? Nie będę się zmieniał. O, dobra. To na Dotonion. Nie, to tylko do Ośpark. To jest długi pasek HP. Z drugiej strony, jak patrzę na swoje HP-ki i stan sub-tanków, to czuję, że zaraz sobie posiedzimy w jakiejś najbliższej lokacji, która oferuje mi grind. Tak dla mojego własnego bezpieczeństwa. Podejrzewam, że jest jakieś lepsze miejsce niż to, w którym właśnie siedzę, ale... Powiem tak, teraz hapeki, a satanki może znajdę jakieś lepsze miejsce. Jak sobie wypadmy hapeki do pełna, to idziemy dalej. Bąk. Dobra, jak już mówiłem, idziemy dalej. Właśnie... Model H nie może rozcinać tych... jak one się nazywają? Amunity? Czy tutaj to życia? Mam po 3 życia na misję, jeżeli nie znajdziemy na niej kolejnych. Jeżeli stracę wszystkie, to cofam się do ostatniego save pointa zabranego. Goddammit. Są assist mody, czy jak tam się ładnie nazywało, które... Assist mody już za dużo celest. Save assist się nazywa chyba, gdy rozstawia checkpointy w trakcie misji. Pożałuję tego, prawda? Prawdopodobnie tak. A nie? Ja tak myślałem, że tak nie będzie. Ja przynajmniej mam teraz w miarę bezpieczną pozycję. Dole, chuja niebezpieczną. Ja mam bardzo mało HP. Ojo. This is fine. Jak już mówiłem, muszę pofarmić gdzieś te tanki. Mój kod byłby na basem, co jest ciężko na parapet. To brzmi jak sesja, ja bym zrobił. Potrzebuję miejsca do pofarmienia HP-ku. To nie wygląda jak miejsce do farmienia HP-ku. Tu jest apteczka. Jest przynajmniej tyle dobrze. To kojarzę, że się jakoś śmiesznie celowało. Hmm.
Znaczy kojarzę na zasadzie, że widziałem u Sevika, że on to jakoś śmiesznie sobie włączy. Tak fajnie, tego nie robi bardzo sprawnie. Nie, model H to robi bardzo sprawnie. Jak tylko przestanę robić skoce. Ulala! A propos skoców. Orzesz! Ty skurwy synu. W sumie czy ja nie mogę od ścian się odbijać, jak już używam modelucha? To trochę ryzykowne przez kolce, ale... I guess, że mogę po prostu tak zrobić. Ulala. To było zbyt niebezpieczne jak na moje standardy. Ale zadziałało, I guess. Tutaj chyba Queen Bee jest bossem. I nie podoba mi się to, bo mam problemy z Queen Bee, z tego co pamiętam. Boże, duża apteczka. Ona mi się zmarnuje, prawda? Okej, teraz już chyba nie mi się zmarnuje. Come on. Ja wiem, że jestem w stanie zrobić ten skok. Nie potrzebuję modelucha, żeby zrobić ten skok. Wystarczy mi inny, lepszy model. Idzie? Dobra, najpierw zobaczę chyba jednak, co jest na tych drzwiach. Pamiętam, jak próbowałem zrobić ten segment backfire'em. Thank you chyba... to brzmi jak dobry plan. No tak, bo to jest chyba tak, że jak wchodzę tutaj, to apteczki się setują. To gdzie była ta apteczka? Ona wyżej była, nie niżej. Wyżej, wyżej, jasne. Nice. Zaczekam, aż bombki wybuchną, albo sam je detonuję. Nie! Kurwo. Dobra, odnawiała mi się, I guess. Okej, tak też działa. Model H. Halo? Hold up. Hold up. Okej, sobie zobaczę, co tu jest, jak już tu wszedłem. A, czyli też jest jakieś inne przejście po prostu? Zadymione wszędzie. I na co mi to było? Ale przynajmniej jest zadymiona, I guess.
A, jest ta asateczka, tylko teraz jednocześnie mam ten HP, ile bym chciał! A wydaje mi się, że przez to nie będę miał tego. Że nie będę miał przez to ładowania tanka, bo niestety wiem, jak to zazwyczaj wygląda w wyładowaniu tanków. Dobrze myślę? Yep. Muszę mieć zupełnie pełne HP. Nie lubię tego znacznie, że trzeba mieć dokładnie pełne HP, żeby dostać cokolwiek z apteczki do tanka. Bo można jakimś takim losowym przypadkiem z czegoś oberwać. I już idzie tank do diabła. A propos. I to ta apteczki nigdy, co? A to wychodzi. Dobra. O, to mi całego innego tanku ładuje. Nice. Tym ich się... Wydaje mi się, że tak, że... Mam ochotę powiedzieć, że Victrześ, ale... To byłoby pewnie bardzo życzeniowe myślenie. Ale kojarzę, że w którymś ich się rzeczywiście tak było. Dobra, mam dwa tanki pełne, mogę iść. Nie, mam ochotę powiedzieć, że PSX-owe X-y tak miały, albo PS2-kowe. Ale też głowy sobie za to uciąć nie dam. Chociaż nawet nie jestem pewien, czy PSX-owy, bo kojarzę, że WiG5 narzekałem... Nie, chwilę. X4 chyba miało tą giga apteczkę przed Sigmą i ona nie ładowała tanka, jeżeli się nie miało pełnego HP, tak mi się wydaje. Czy mylę gry teraz? Czy to X5 było? Bo kojarzę, że w którejś grze tak było, że była taka duża apteczka przed samym Sigmą i ona nie ładowała za bardzo. To właśnie nie pamiętam, czy to kwestia, że ta apteczka sama się ładowała mało tanka. Czy ona nie ładowała tanka, jeżeli nie miała pełnego HP? Może jest takie jeszcze niemowi dobra Queen Bee. Bo to była Queen Bee, prawda? But I see you're surviving the game of destiny. Well, have you found anything out about yourself? I've learned that I'm nothing like you. Funny. I was under the impression that we were two peas in a pod. You're bitter at me for making you look like a fool in front of your friends. You're here to fight for revenge. Same as me. I don't know what it is you're fighting for, but I'm different. I just don't appreciate you using people for your entertainment. As if you know. Ja pierdolę jak pada. Jak konsoleruje. Padł to zakazane słowo. Przykro mi. Co ty do mnie kurwa powiedziałeś? To z padaniem i konsolerowaniem to jest... Jeden wielki mem u nas w robocie, bo generalnie pat jest zakazanym słowem we wszelkich rodzajach instrukcjach i tak dalej. No rush. I'll cut you to ribbons soon enough. Look forward to it. U mnie rano jak wychodziłem, to coś padało. Ale teraz już jest w miarę okej. Makes me sick. No dobrze, czas na jedyną słuszną walkę z Queen Bee. Prometheus leave already? He's so impatient.
In a moment, the energy furnaces will explode, and a beautiful fire flower will bloom, filled with sweet nectar. The nectar of terror. I'll never let your horrible flower bloom! Oh, it's you. The Mega Man Model A that Prometheus talked about. Tak, to ja. I'm Queen Bee. I'll give you a taste of my special nectar. Oh. Despair, with a touch of Queen bitterness. Bee Enoshima. No, nie brzmi aż tak źle, ale też nie ma jakoś bardzo urywanych kwestii dialogowych, co jest główną wadą z tych kwestii dla mnie. No dobrze. O, i szybko nie widzę tego ataku. Pomyślelibyście, pewnie patrząc po tym, jak mi idzie, że walka backfire'em moją metodą nie jest efektywna. I powiem wam, że mielibyście rację. Ale ja się nie przejmuję takim zebrgami. Mogę opowiedzieć backfire'em. Nie, ja się bez bicia przyznaję, że to jest mój skill issue. O mój Boże, nienawidzę tego ataku! Ktoś powiedział Uzi, ale Lin z nami nie ma. Chyba, że o czymś nie wiem. Walden? What? You refuse my precious gift of despair? Zawsze gdzieś na świecie jest Lin. Nie mogę zaprzeczyć! A badajcie Queen Bee. I teraz będziemy musieli to cholerstwo wyciągnąć. Czy idziesz zaraz pomodę ZXDD? Prawdopodobnie. Quenbe. Hello. Gra skończona. Znaczy, to implikuje, że omyga się ZX. I zanim powiesz, że model ZX nie wymaga skilla, to będę w stanie ci absolutnie udowodnić, że model ZX wciąż wymaga reszty umiejętności, których ja nie posiadam. Chętnie to zobaczę. No dobrze. Okej. Okay. Powiem tak, ja mam bardzo duże problemy z końcówką ZX, jeżeli chodzi o poziom trudności, więc... Ja absolutnie wierzę, że to pójdzie gorzej niż ci się wydaje. O mój Boże, czy wy to widzicie? Mapa, która pokazuje, którędy iść do lokacji? Czy wy to widzicie? Mapa mi pokazuje, że tam muszę iść do Quarry? ZX1 would never! Nie wiem, czemu model ZX jest uważany za jakiś super silny, bo spin to win.
Ej, skąd masz taką fajną mapkę? Nie wiem. W pewnym momencie zauważyłem, że ją mam. To jedyne, co ci mogę powiedzieć. Monumenta? Czekajcie, teraz wracam. Przemilczę to. Ja to przemilczę po prostu, okej? Okay? Tego się trzymajmy. Z jakiegoś powodu byłem przekonany, że ten, że model A jest w tej samej wysokości, co... Tak, wyciągnę to Chronoforcem dokładnie. A jednocześnie, że Chronoforcem bym się tam nie zmieścił. Dlatego chciałem się zmienić w coś, co jest węższe. Wiem, że mogę też to tak zrobić. I ma to dużo więcej sensu. Ogon nie ma hitboxa. Z Chronoforcem nie jestem pewien, jakie on ma hitboxy. Powiem szczerze. Tak, 100% tak serio i szczerze. Nigdy nie wiem, jak dokładnie Chronoforce działa. Dobra, tutaj potrzebuję... Właśnie wydaje mi się, że ja bym się nie zmieścił i dlatego chciałem się zmienić w coś, co jest węższe. Tak w dużym skrócie. Czy da się to zrobić? Nie, nie będę sprawdzał, czy da się to zrobić bez motoryna. Szanujmy siebie. Nie, no wiem, że się nie da. No bo za mało podchodzi do góry. Najlepsza okazja w grze. Pamiętam, że kurwiłem na Quarry osobiście. Chyba nawet właśnie przypomina sobie dlaczego. Czy może być tak, że nie przypadam do lokacji, w których jest ciemno? Nie. No i żeby nie było, nie ma absolutnie nic przejść po temu, żeby używać Fantoma. Bo nie uważam, że Fantom jest złym modelem. On masz taką fajną tarczę. Wiesz co? Momentami nie wiem, czy ty ze mnie śmieszkujesz, czy pytasz serio. Nie śmieszkuję. Ej, słuchaj, patrz. Trzymam przycisk ataku. Jak świecę się na żółto, to go puszczam. Ja rozumiem, że używałeś przez całe życie tylko modelu ZX. Ja się starałem przynajmniej zobaczyć, co poszczególne modele mają na tych naładowanych atakach, aczkolwiek do dość parka nie zmusisz mnie, żebym go używał. Nie ma chuja, że zmusisz mnie do używania dość parka do czegokolwiek, to nie jest... Okej, ta tarcza nie jest aż taka dobra, jak mógłbyś pomyśleć. Tak, wiem, że to moja wina. Żeby nie było, wiem. Ale po prostu śmiesznie to wyglądało. Najlepsze jest to, że ta tarcza praktycznie w ogóle nie zużywa tego, amunicji. Spójrzcie, ile mi to zużyło. To nic tak naprawdę. Ech.
Dobra, tu mogę już przeskoczyć. Tu są same kolce. Wolę bezpiecznie się poruszać, nawet jeżeli ta mapka z modelu P coś mi mówi. Dobra, czas udowodniczy nie umigać tego. Po raz kolejny. Ile mam tanków? Prawie dwa, nie wiem czy mi wystarczą. Jeżeli myślisz, że żartuję, to chciałbym żartować. What's a girl doing here? Chorzy made in heaven. Careful, Vent. I sense biometal on her. I've never sensed anything like this before. What is she? Czemu nie poznajecie swojego starego dobrego kolegi z X7 i X8? Two biometals? A Mega Man? It looks like you beat us to it. What do you say you be a gentleman and let me have the Model W? What do you want it for, huh? All right. I'm done with the nice approach. I'm gonna take that Model W. Holy shit. Po prostu speech zero. To jest takie, ej, może dasz mi ten Model W? A po co ci on? A to spierdalej. With or without your permission. Your choice. Nie no, ale come on, to jest tak głupie. Sorry, no deal. Model X. Model Z. Here we go. Double. Mega merge. Bioleak established. Mega system online. Chcę mieć fajnego bossfighta z zerowym podsetupem. O, Zero Wig, cześć! Coś tam i cześć. Wydaje mi się, że nie. Ja z Adventa chyba nic nie miałem. Znaczy, w X5 przynajmniej było jakieś wyjaśnienie fabularne. I don't want to hit a girl, but there's a reason I can't give it to you. I will become a Mega Man that can protect everyone. Możesz tak jakbyś już nie był takim Mega Manem? More like Mega Manem. Dobra, jak się to robiło? Najwyraźniej nie pamiętam, jak się robiło tę walkę. I co było zrobić bez sensu, ok? Przynajmniej raz! To ewidentnie mi bardzo mocno nie wychodzi. Zostałem bardzo zmyłowany. O, dobra, weź na tego tanka, niech ci będzie. On ładuje, Buster. A, zdążyłem. Well, mam wrażenie, że nawet nie musiałem jechać tego tanka. Na tym good ending, to zostanie ta walka, to była X. Ty jesteś Maverick. Nie, bo ty, twój stary, chyba twój, dobra, jestem w stanie zrozumieć argumentację X-a, który wiedział, że Zero jest atakowany zewsząd wirusem.
Zero, jeżeli był kompletnie niepodatny na wirusa, to pewnie miał mniej argumentów, ale to, czy był podatny, czy nie, to inna sprawa. Uroboros and the ultimate Mega Man. Uroboros? Now I get it. The reason why we were created. Why you can mega merge with me. Model A, what did you say just now? Coś ty do mnie powiedział, modela? When I resonated with you just now, I saw a lot of data. That man, Master Albert, created Model W, right? So who are you? Nie wiem, jestem jego dzieckiem. Z nieprawego łoża. Na to wychodzi. Model W, nie! Model W. It must have taken some damage in the fighting. Tell me, Model A, who am I? What do you know? Ja nic nie wiem. I'm sorry. I can't tell you now. Bo z tym ZX Adventa będzie mi się kojarzył tylko ze sprawiem Sakatora, gdzie hejcił Chronoforce'a. Their Model A can't say anything right now. While we're standing here, that Model W is making more Mavericks, which is going to make it tough to get close. And who made you the big brother all of a sudden? On jest naszym starszym braciszkiem, tak? Let's call a truce for now. We should both focus our attention on that Model W. Can you move? You must have overdone it. I'll go ahead. To powiedziała Ashka, musiała bardzo intensywnie łykać tanka. Po prostu rzućmy do jego saptanka. Będzie okej. I should finish you off. Give me a break. You're gonna make me lose my concentration. No dobrze. Model ZX nie jest aż taki OP. Przypomnijcie mi proszę. Po coś mamy. Te wszystkie informacje. Mamy cięcie, mamy slasha. To jest. To nie jest to, co myślę, pewne. Czym to się. Hold up. Czy to jest jakiś specjalny ruch? Nie, mam wrażenie, że robię dokładnie całą bez strzałki, to ze strzałką. I nie wiem, czy robię to źle. Ładowane to wiadomo, ZX Passy, Charge Buster, Charge Buster duży, Rising Fang, o, mów mi jeszcze. Nice, podoba mi się to. Okej, okay, czyli taki standard. To trzeba pamiętać, że Spin Queen wymaga strzałki do góry. Gdzie mój Double Jump? 0-3 i 0-4 tak mnie przyzwyczaiły do Double Jumpa, że teraz dziwnie jest bez niego. A, czy ja na charge shoty zużywam tego? To interesujące. Nie podoba mi się to, co widzę? Model H. Od razu podładowanie tanka. Czy tam jest coś godnego wagi kryształy? Whatever. Sięgam, że jeżeli coś potrafię, absolutnie to wpierdacie w każdego możliwego przeciwnika, jaki istnieje.
I bardzo mi się to nie podoba. O, będzie już nie to mniej przyjemna sekwencja też. A, zwłaszcza, że ewidentnie nie mogę jej zajść w ten sposób. Chyba, że w dół. Hop. Ach, jak w ten sposób. Zapominam, że mam dwa różne sabery. Szczerze mówiąc, to zapominam kompletnie, że mam ten drugi saber na tym. Wiedziałem. Goddammit, wiedziałem. I to mnie aż tutaj cofnie. Hop of course I know, right? Głupie pytanie. Nice. Nie myślałem, że to zadziała, ale cieszę się, że się da. Dlatego, że tam miała to naprawdę fajna opcja. Czasami wolałbym, żeby była nieco silniejsza, ale wiadomo, że to byłoby pewnie zbyt strong. Jebane kolce od boku. O mój Boże, to był game over. No dobrze. Rozumiem. To jestem obciążony, jeżeli nie gram save as system ZX. Bo nie mam wrażenia, że etapy są jakieś strasznie długie w porównaniu do tego, jak to wygląda w rezerwach. Na, żebym przeszedł na Farewella, to bym musiał naprawdę na jakiś kompletny bullshit go wytrafić. A póki co jeszcze nie wydaje mi się, żeby było też takie. Już myślałem, że to się nie rozbije. Right, bo nie mogę zmieniać, jak się trzyma ścianę. To jest straszne. Mam wrażenie, że dacie im jakieś, nie wiem, 15 minut progresu. I to nie dlatego, że kastanki były długie. Right, tutaj był model, tak. Bo było ciemno jak w dupie. A, jadę, skipować. Popły zginie. To, że każda cutscenka to jest automatyczna zmiana na model, a mnie tak kurwia. Sięgam. Szczerze mówiąc, to co mówisz ma jak najbardziej sens i zdaję sobie z tego sprawę. Pamiętam, że za to nie lubiłem Quarry, że... Po walce masz jeszcze dość długi segment w samym etapie, i to z bossem, jeżeli dobrze pamiętam. Dobrze, że zrobiłem to ostatnio i narzekałem na teorię mocno. Znaczy śmiałem się, że moja głupota i wle. A ja się wykopałem. Nie chciałem tego robić. Sięgam, gdybym spadł w kolce przez to, że akurat weszła animacja zbijania pick-upa. Dość często mi się to w Celeste zdarzało w sekwencjach, gdzie jest ten hotelarz. To co, tym razem udowodnię, że potrafię z nim walczyć trochę lepiej, prawda? Clueless. Przede wszystkim ostatnio zostałem jednym potujnym kombosem. Bardzo paskudny sposób. O, jedno. Strasznie mnie sieknął.
Nie lubię tego ataku strasznie. A bo jak można stracić, to nieważne, już w miarę lubię ten atak. To, że mam ten Gemini Laser, jest tak przydatne, Jezu. O Boże, aż ją skapałem. Ej, żemy obelwo, paskudnie, żemy obelwo. Ale i tak poszło lepiej niż ostatnio, więc to jest fajne. I nie powiem, kiedy skipuje się kacenki, to nie idzie rzeczywiście aż tak wolno. A, dobra, jeszcze raz. Jak to szło? Chyba tak. Powiedziałem tak. Aczkolwiek coś czuję, że teraz będzie odpalany po prostu model. Aha. Dla mojego własnego zdrowia mentalnego. I nie będę próbował dysków zbierać. A to mogę pominąć na spokojnie. Powinien być w stanie to laserem ustrzelić, bo nie... Albo i nie, bo powinien być w stanie tego ustrzelić laserem, bo laser tu nie zadziała. A, fajnie. Pomyślelibyście, że utrudnia sobie życie ten sposób przełączyć na model high i powiem wam, że macie rację. I chyba trzeba to jednak naprawić. Myślałem, że zrobi ten skok, ale... To jest ten gatunek skoków, których nie potrafi konsekwentnie robić z jakiegoś powodu. Gdzie one nie wydają się jakieś specjalnie trudne. Teraz ten paskudny segment, no dobrze. Nie ma szans, żebym tym razem zrobił to samą głupotę co ostatnio, prawda? Powiedziałem też rozbijanie płytek. O Boże. Czy jego się biło, czy jego się nie biło? To jest fajne dziś. Mam wrażenie, że jego się biło, jeżeli się chciało coś zrobić konkretnego. Wydaje mi się, że szybciej będzie jak tak zrobię. W sensie, że jeżeli go pobiję, to mogę coś zgarnąć. O Boże. Modele? Nie zdążę. O mój Boże. Pierdalej. Pojebie mnie. Chwilę. Nie chcecie mi chyba powiedzieć, że... Czym są te checkpointy? Jak grzecznie pytam, czym są te checkpointy? Ja żarty zadanie śmieszki śmieszkami, ale tych checkpointy to absolutne paskudztwo.
Model H. To nie jest tak dobre jak. I mean, bardziej mi jeden boję, że jest ten segment z tymi wysadzającymi blokami i kolcami. Bo gdyby nie to, to bym pewnie w ogóle na to nie patrzył za bardzo. A tak, to po prostu jest dla mnie szansa, żeby znowu się gdzieś w głupi sposób wyjebać. Zastanawiam się, czy po prostu go nie skipnąć, w sensie nie dać się trafić jakoś na początku i go nie bić od tyłu. Ależ piękny slowdown. Oh no. Mam złe przeczucie. Czy ja tą kulką mogę sterować? A, mogę ten sposób zejść. Nice. To muszę dokładnie trafić, jak jest. Albo nie. To tak mam przez to na myśli. Chyba nie rozumiem, to tak jak chciałem im przez to przeszkadzać. Dobra, ja wracam za godzinę. Teraz nie, mam wrażenie, że coś tutaj mocno nie działa. I mean. Jeżeli widzę, że te bloczki da się niszczyć jakoś samemu, to na pewno nie trzeba tutaj doprowadzić koparki, tak? Nie zdziwiłbym się, gdyby jakieś bardzo śmieszne memy typu Backfire też tutaj działały. Wiem, że tego pożałuję. Nie musi mi tego mówić. To było za bliskie! Nie będę tego powtarzał. Nie mam zamiaru tego powtarzać. O kurwa. O kurwa. Teraz naprawdę sobie poczekam godzinę. Wiesz co? Tak nie ironicznie, teraz wracam. Zanim ta energia mi się naładuje.
Dobra, to ładowanie jest jednak szybsze niż myślałem. Okej, okay, czyli to działało tak. Okej. Okay. This is fine. Weźmy w model ZX, weźmy. Właśnie, ja jestem na dwóch życiach, czyli weź czego jestem w stanie funkcjonować. Hapajki, więcej hapajków! Wolę Queen Bee używać. A Queen Bee też jest opcją. O której zapomniałem po prostu. O Boże, z czym się ciebie jadło. A, to jest ten sam pan, z którym wcześniej walczyliśmy. O Boże! Pojebie mnie zaraz! O, muszę zmieniać na model ZX, znaczy na model A. Ej. Dang, how is this thing still able to move? What a pain in the neck. Dzięki, Ben. Ratujesz mi tyłek. Tak naprawdę to nie, ale i tak dzięki. What do you mean why? I don't have a reason to fight you. My objective has always been to destroy Model W and stop the game of destiny where Mega Men fight each other. What is your name? Ha. My name is Bent. It looks like we got off on the wrong foot. O mój Boże, ludzie potrafią gadać ze sobą? I'm a hunter, Ash, and this is Model A. We're on a mission for Legion. Legion? Wow, that's something. This blue biometal is Model X. We're together. And this red one is Model Z. Is he venting? It's a memento from a dear friend. Póki co jeszcze nie zaczął się żalić, więc chyba nie. Anyway, let's go back to the camp. We can talk on the way. Jej, możemy z automatu wrócić, dzięki Bogu. So let me get this straight. Master Albert, Prometheus, Pandora, and four Mega Men. So that's what happened to the biometals that were stolen from the lab. Unfortunately, those biometals probably have the consciousness of their four chosen ones. Biometals gave us strength when we fought the Model W. Było tak. We followed the stolen biometals here. That's when we found the Model W. Nawet jeżeli nie grałem Ventem, to tak było. I said I was sorry. So, why are you kids fighting Model W? I to by fair, to tym razem naprawdę aż zaatakowała Venta, nie odwrotnie. You kids? I'll have you know I'm older than you. The same as you. Before I knew it, I was just caught up in it. I lost a lot of close people in the battles with Mavericks and Model W's. So you want revenge? No. You can't defeat an enemy with hate. A już na pewno nie Model W, który żywi się negatywnymi emocjami. I want to use my power for something I believe in. That's why I made that promise to my friends, to be the Mega Man that protects them. Mega Man power is strong. Strong enough to change the world. Change the world. My final message. That is our own destiny. Goodbye. You have to use your own power to do that. Ash, don't lose yourself in the power. How can you even say that and keep a straight face? But I like that. Those are good words to live by. Thanks. By the way, this is for you. Co stajemy? Tam idziesz? Zielona karta klucz. There was pseudoroid activity in the area that that key opens. I was gonna check it out myself, but I know that you can handle it. A, czyli miałeś chyba teraz wiedzieć, że pierdolę nieby? Rozumiem. To the other biometals. Let's meet again. Next time, let's take on this game of destiny side by side.
Jestem nie, że pewnie coś tak nie skończy. A mówię, że moja kolejna zabawa w naszą szarą komórką. Model A, I'm sorry about before. I wasn't myself. Mam wrażenie, że to czasami my na doradztwie z tą szarą komórką. A past that I never knew doesn't matter. I am the author of my story from here on out. Dobra, pierwsze co chcę zrobić, to zapisać. Tak, tak, zniszczenie jednego modelu, bo na pewno nam bardzo pomoże. I musimy użyć zielonej karty klub. Pojebie mnie. Wiem, że to moja wina, bo nie zwracam uwagi na szczegóły, żeby nie było. Ja wiem. Proszę, proszę mnie nie bić. Po prostu, kiedy gra zawsze, przy każdej jednej jebanej kastence wrzuca mnie w model A, to kiedy nagle nie jestem w modelu A po kastence, to mózg robi wiło wiło. Dobra, save data. Ona momenta. Nie, no nie muszę chyba zmieniać. Nie, bo dostałem maila, że ten, żeby dać opcję dostawy, a jednocześnie jest ten. Jest w mailu, że zmień. I teraz nie wiem, czy ja muszę zmienić na jakąś, czy ona domyślnie będzie jako kurier. Nie no, wydaje mi się, że mogę ten, że mogę po prostu to zostawić. Mam nadzieję, że mogę to zostawić. Jeszcze raz na szybko przeczytam. Nie, nie, to powinno mi normalnie ten przyjść kurierem. A że siedzę w domu, to że to jest kurier, a nie jakiś paczkomaty, to mi nie przeszkadza. Zresztą bałbym się, jakby wrzucali mi konsolę do paczkomatu chyba. Anyway. Zapisałem dwa razy, tak. Dajcie mi na chwilę model A. Model A. Biolab Train. Wydaje mi się, że tutaj było coś, z czego mogłem skorzystać z zieloną kartą. Znaki zapytania. Czy to nie to było? Nie, to się ciągło szło. Chyba, że gry znowu mylę. Nie zdziwię się, że i znowu gry mylę. Tu jest czerwona karta. I czerwone mnie prowadzi do tego, do trójki. Tu jest to. Nie, to mnie prowadziło do Waterfalls. To chyba jest miejsce, do którego chcę iść. Tak, to będzie miejsce, do którego chcę iść. No dobrze. Szanowny Mega Manie ZX Advent, uprzejmie uprasza się o przestanie zmieniania mi ciągle modelu na model A. Z wyrazami szacunku, Shonji Faraday. Psz,
sięgam mierzej. Teraz pojawią się bossowie i znowu zmieni mi na model A. To mnie pokurwi. Ja wiem, że to się stanie, ale i tak mnie pokurwi. Continue any further. Two swords. Probably Albix. That's right. Call me Argoyle. And he's my other half, Ugoyle. We will defend this area with our lives. I see. So the computer used to do the hacking is in there. Do you think you can break through our defenses? Heck. Then come on, Mega Man Model A. Let me show you the way to the Netherworld. End of the line for you. Ominęło cię też moje kurwienie na ciągłe zmienianie modeli w kastenkach. Zeda. Chyba to jest ten paskudny atak. Gdzie jestem ja, że pamiętam, że nie powinien stać tu, gdzie stoję? Drogi Batkiel Dolet. Okej, tutaj. Wbin. Pamiętaj, tak, patrząc na to, jak idą mi bossowie, to boję się Uroborosa. Zresztą na Uroborosa bardzo mocno kurwiłem przez tym pierwszym przejściu. Już nawet pomijając sam etap. To leave Pseudoroid standing guard, Albert must really not want anyone to see what's in there. Never underestimate the skills of a first class hunter. Właśnie, czy tutaj są jakieś rzeczy? Tak, Waterfall Ruins 2 jest life up. Znaczy ja mam dużo większy problem z postraszem w tym. W Uroborosie niż samym ostatnim bossem. Ale to mówię, ja po prostu mam ogólnie ogromne problemy z bossami w ZX-ach, jeżeli chodzi o unikanie ich, nie wiem, nie potrafię. Ale to ja znowu jestem modelem. Jak mogłem zapomnieć? Ale to nie jest tak, że modela jest swoim modelem TBH. Dobrze, nie? Nie, nie to. Bo wiem, że... Mój Boże. Nie stęka i tak. Uju. Coś chyba to robiło. A moje nie? Bo wiem, że gdzieś się tego tak używało. Co do tego fajne wykorzystanie bossa z poprzedniej części teraz jako minibossa. Znaczy zwykłego przeciwnika, nawet nie minibossa. O Boże. Tam nie ma nic ciekawego, prawda? Tam jest dyska, bo życie, prawda? Jebie mnie to.
W ogóle strasznie dziwne mi się wydaje, że model może sobie pływać powiedzmy pod prąd w wodospadach. A, dobra. Dobra, gdzie był ten nieszczęsny upgrade? Wydaje mi się, że w lewo. Dobra. Jadę, to my. I mi się to nie spodoba. Odetnij to. A. Jep, to jest life up. Dobrze kojarzyłem. Aczkolwiek nie będę kłamał, że gdyby miał pomyśleć o tym tak normalnie, to bym pewnie nie pomyślał, że ten, że można pływać pod prąd wodospadami. Life up chyba tak. Mam jeszcze jeden w miarę rozsądny subtank do zgarnięcia bodajże. Niepotrzebnie zmieniałem model, I guess. Tutaj wszyscy wiemy, jest tylko jeden model do używania. Ja się proszę, zdaję sobie tego sprawę. Au. Ja tam jeszcze bywałem. Cześć, Tate, witam. Nie wiem, czego innego się spodziewaliście. Okej. Okay. Jak to się otworzy? Na tle, że mógł przejechać. To już tu jesteś? I mean, jeżeli zignorujemy istnienie Quali, to szło. Szło mi dziś całkiem sprawnie. Podkreślam słowo szło, a nie że idzie. Wierzę od góry w Polsce cię nie ania chyba cigarem. Bet. Masz rację. Polsce od góry, nie wiem jak jestem w Polsce. Więc prawdopodobnie to co przed chwilą zrobiłem było absolutnie bez sensu. Sięgam, jeżeli teraz się nie zmieszczę. Okej. Okay. Nie jest aż straszne. Okej, okay, to żyćku akurat bardzo chętnie sobie przygadam, biorąc pod uwagę, że się dopiero to wyjebałem. A to jest praktycznie darmowe. Dobra, dajcie mi model. Kryształów nie potrzebuję, potrzebuję za to HP-ków. O Boże. Nie podoba mi się to widzę. Uśmiałbym się, gdyby się okazało, że ten ofert się tu nie mieści i bym się wyjebał. Zamiast mieć po prostu wyjebane? Najwyraźniej. Well done. Nie wiem, wydaje mi się, że wspominałem jeszcze o tym wcześniej, ale nie jestem jakimś wielkim fanem tego, że w Adwencie większość modeli jest taka bardzo wyspecjalizowana, że tak powiem.
czyli że używa się ich głównie w jakimś momencie, który wymaga ich konkretnej umiejętności. W sensie, że to są takie bardziej modele do zagadek środowiskowych, aniżeli modele do grania, że to jest jakiś sensowny wybór. Będę szkoda, że nie można tego. Nie jesteś jedyny. A mi tak jak to wisi, trochę śmiał, że to w ogóle, jeżeli akurat nie wymaga od tego od nas w danej chwili jakaś zagadka, możemy przejść tym modelem albo modelem. Modelem ZX. Jak już je mamy. Co ja mam przez to na myśli? Ja to powinienem w ogóle być, to jest coś, co jaki znajdzie. Bo chyba nie do końca widzę, czego gra ode mnie oczekuje, bo na pewno nie tego. Może dinozaurem Rockmanem. Święty Boże. Pochwyci mnie teraz. Au. I że tutaj albo... Nie no, hover jest chyba tylko... Na hover jest tylko poziomo. Więc jeżeli już to powinien być tutaj? O Boże. Ha! Widziałem! O Boże. No to jest bardziej pod powinien być zrobione, jeżeli już. Ja to ci prześnicy, co was to chudni? Nie znalazłem sensownego sposobu na radzenie sobie z nimi. Zwłaszcza jak to w takich niskich korytarzach. Okej, ale wiem, że mogę to zrobić jako Queen Bee. To mogę wejść raczej jak to zwykły model. Muszę zwiększyć punkty na rękę, bo się szalety. Prędzej przyciszyć alerty. Chyba. Okej, czyli to pewnie znowu Queen Bee. Tutaj jest Queen Bee albo ten. Albo Vulturon chyba. Pytanie jak długi to jest. A to jest krótkie. Okej, to się po prostu przychodzi. Wiecie, to jest ten szybki najlepsze? Ja kompletnie nie pamiętam, że on tu był. Przy swoim pierwszym przejściu. Więc nie dzieje się, jeżeli to właśnie zrobiłem, było jakieś kompletnie optymalne. Oj, święty Boże.
Chcesz mi powiedzieć właśnie, że ja się topnąłem jakieś 15 km do tego? Bo takie mam wrażenie. No ja tu już byłem, ja tam przychodziłem. What have I done? Czy mógłbym przestać obywać od dosłownie wszystkiego, co ich nie? Będę bardzo wdzięczny. To jest mody na początku strefy. Właśnie wydaje mi się, że w tej strefie to cieszy, że to nie jest tak, że zrobiliśmy wszystko, co tutaj jest do zrobienia. Czekaj, mody na... Nawet mapka nam pokazuje, że musimy iść do twórki. Ej, a są jak ciekawości. Tak, wiem, że znowu się wpierdza dokładnie samo. Zdaję sobie sprawę. Przestałem myśleć, że zostanę zamrożony permanentnie. Dobra, jeszcze raz Chronofos. Bardzo dobry Chronofos. Dziwny, taki trochę backfire'owy. A, czy ja chcę próbować? Jasne. Dobra, tu mogę tak zrobić. To było żyćko i nie pogadaj. Tak, tak, Backfire to mój przyjaciel. Backfire jest friendo. Model L. Dla HP-ków. Na tym mi aż tak nie zależy. Tutaj. Chronofos. To zaczekam, aż one się do mnie zejdą. Teraz fajna myśli. Dobra. Teraz tak, tu nic nie było. Jak szybkie to jest? Boję się trochę. Szybkie. Zmieść się, plec! Boże, tutaj daszowałem przez przypadek. Jolo. Boże, to było na Chronofolcie! Okej, to można przejść w lewo. Czy ja szedłem tu w lewo? Tak, ja byłem tu w lewo. Nie wchodziłem tutaj do tej najbardziej oczywistej drogi. Pardon? Kto by pomyślał, najbardziej oczywista droga będzie poprawną? Dobra, tu jest mini bosidło. Znaczy mini. A jest, spójrzcie, to Woodman. Pa 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 ra pa ra pa 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 ra pa 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 ra pa pa ra pa pa ra pa pa ra pa ra pa ra pa ra pa 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 ra pa ra pa 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 ra pa 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 ra pa pa ra pa pa ra pa pa ra pa ra pa ra pa ra pa 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 ra pa ra pa 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 ra pa 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 ra pa 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 ra pa pa ra pa ra. Boże, mam jednego tanka tylko. Morgan Freeman, nice, nice.
Ow, tam był tankiem. Niech będzie, że jak tego tanka. Przeraża mnie, że ten tank mi odnawia tyle, ile odnawia. Zastanawiam się, czy nie chcę spróbować, aby dalej założyć. To muszę zaczekać, aż on się otworzy. Potężny overdrive, holy shit. Ależ to było głupie. To było paskudne. Chciałbym, żeby dało się jakoś wymusić na nim otworzenie. Chciałbym też umieć tapet. Bo ewidentnie nie jest to dzisiaj moją mocną stroną. Rezydentna śpiochura, tak zwana. To trwało dłużej niż powinno. Zgadzam się, ten minibot był bardzo intensywny, Bredka. Was that the sound of an explosion just now? It came from this way. Let's go. Ach, któż to? Were you the ones who destroyed the computer? That's right. We've entered the final stage of the plan. We don't need to hack anymore. But we couldn't just let you go snooping around in there looking for information about yourself either. Oh, bo jeszcze się dowiesz, kim jesteś. Who beat 5 Mega Men just retire. What? The reason we've kept you alive is all part of the plan. Soon it will all be over. The destiny of destruction. Albert, as well as his stupid game, are about to be over. As Albert meets his demise. The end of Albert? Why? To nie oznacza, że jesteśmy po tej stronie, to nie? You when it's all over. Perhaps as you are dying. Okej, nie jesteśmy po tej samej stronie. We'll meet again. Wait just a minute. What are they planning to do? To jest bardzo dobre pytanie. Wait, what? Those two weren't working for Albert? What about the computer? Is there anything left of it? Czy to wygląda, jakby coś jeszcze dało się z tego wyciągnąć? Najwyraźniej tak. It doesn't look like there's anything else. Don't feel so bad. Podziwiam, że i tak coś tam znaleźli. You are very real and you exist in this world. Chociaż myślałem, że jestem tylko zbiorem zer i jedynek. To keep you from seeing the data, let's investigate the data we do have on our own. Send it together with your mission report. Okej. Tylko zgarnę dysk najpierw. 300 kryształków. Szybki zapis. Czyszasz to nie gry XD? Dobra, chcemy się wrócić do jedynki. Pytanie, czy tu się dało ładować tanki jakoś w bazie? To ważne pytanie. Bo nie do końca chcę mi się je farmić, a nie mam za bardzo na to wydawać kryształów, tak czy jak. Bo chęcią bym sobie pododował tanki, tak nie farmiąc. To jest baza danych, to whatever, to raczej nie tu. Nie mamy przyjaciół tutaj. Ktoś może mi naładować tanki? Nie? Może jednak naładujesz tanki? Dajcie mi naładować tanki. Okej, nie naładujemy tanków. Rozumiem.
Moje tanki. Naładujesz? No właśnie chciałbym, żeby naładowali mi E. A propos wydawania kasy, czy to nie jest tak, że je możemy zapłacić, żeby on nam zrobił przejście, tylko nie pamiętam po to. Nie pamiętam, czy to jest w ogóle tego warte. Tak to bycha. Jakoś mi specjalnie też nie zależy, nie będę kłamał. No dobrze. Gdzie teraz musimy iść? Czy mamy gdzieś mapę po prostu? Okay, bo tu jest pociąg, do pociągu nie chcemy iść. Właśnie zastanawiam się, dokąd teraz ga oczekuję, żeśmy poszli. Najchętniej bym sobie włączył jakąś taką dużą mapkę, tylko gdzie ona była? Nie tu, nie tu, nie w opcjach, nie w modelach, czyli nigdzie najwyraźniej, rozumiem. Mogę się wrócić do obkłada teleporterem i tam wstawić na sport, I guess. Bo chcę zobaczyć, gdzie to wygląda, że powinniśmy iść. Daj mi to. To wygląda, jakbyśmy mieli się udać do... Tower of Felger? Chyba. Bo nigdzie indziej nie widzę, żeby coś jeszcze... Nie, tu jeszcze jest. Ha! O, Zeti chyba narzekał, że mapa mu nie mówi, gdzie ma iść. Zeti chyba narzekał, że strefy są nielogicznie połączone. Nie to, że mapa mi nie mówi, gdzie ma iść. Spopominałeś do pociągu się przejść. Chyba, że znajdę gdzieś indziej coś, co jest obokowane zieloną kartą. A mój Boże. To się nie odnawia, jak wejdę i wyjdę, PD. Z drugiej strony. To się odnawia, jak wejdę, tak i wyjdę. Albo i nie. Czyli pewnie muszę będę do Hunter's Camp iść. I tym. Zostawię to na później. Hello. Dostaliśmy pomarańcze. To dla ciebie pomarańcza. Skurczy byku. Czy jakoś tam ktoś ma? Tak. Miałem wtedy chyba wolę korzystać z modelu atak generalnie i modelu ZX. Model ZX na bossów spoko, ale tak do przodu, to po prostu nie wiem, jakoś chyba jestem za bardzo przyzwyczajony. A mój Boże, apteczki. Rod bez apteczki. Tutaj z questem, nie bawimy się w questy, robienie questów nie istnieje, nie może mnie skrzywdzić. Tutaj poładowali tanki.
Kupiłem wiadę. A drugi tank naładowany. A tam sprzedają mangi. Doskonale. Tutaj jest tylko jakiś kolega z długim nosem. I desk, ale deska my się nie przejmujemy. Pokurwiłoby mnie chyba, gdybym się jeszcze deskami przejmował. Tego jeszcze nie możemy zrobić. A tu nie przejdziemy na dół. Czemu tu nie przejdziemy na dół? Trochę nie ważne, przejdziemy na dół. Nie chciałbym się odpalić jakiegoś bodu. Czułem się tutaj. Na razie. Udanej pratki dalszej. Bo... Wróć, jakiej kurwa pratki? Ty nie jesteś taty. Zapominam, że ty masz urlop. A kulpa. Czy ja tu wlacę? Nie Argoilem, mój Ugoilem. Po prostu. Nie, to jest zablokowane. Czyli chyba nie jest tutaj, znaczy nie jest pociągu, się tam idzie. No dobrze, będzie teraz ten dalej. Zgadnie zastanowić się, czy nie dostaliście tego na następny sim. Bo z jednej strony nie mamy aż tak dużo gry do zrobienia, z drugiej strony nie mamy aż tak mało gry do zrobienia i chyba może część lepiej, bo to dostaliście na oddzielny sim. Dylematy, dylematy. Nie, do tego będzie raczej dużo, więc chyba... przejdę do jakiegoś checkpointu i ten. I na dzisiaj skończymy. I wtedy sobie dokończymy w poniedziałek, a w poniedziałek się będę zastanawiał co dalej. O, Simy zawieszone, bo będę grał Final Fantasy 7 Rebirth. O, nie, nie. Raczej będę normalnie w Simie jeszcze nie z czego coś wymyślę, ale... Cze... Nope. Odmawiam. O, Farewella też do tego czasu przejdę, Clueless. Stan poczlak, absolutny kurwa brak. Ale jeszcze raz model P. Ja spędzę na ostatnim ekranie, to podejrzewam, że będzie nawet jeżeli streamować nie będę. Mi się wydaje, że nie mam dużo więcej niż mi się wydawało do checkpointa. A to by wyglądało. Czas na speedrun, w tym wypierdałem się na pierwszym możliwym miejscu. Whatever could possibly go wrong. Niestety ta tarcza nie jest jakaś bardzo efektywna, jeżeli chodzi o zdawanie takich pierwszych uderzeń. Do radzenia sobie z przeciwnikami, tymi pomniejszymi jest świetne, ale tak, żeby po prostu zadawać obrażenia bossom już niekoniecznie dobra. W Legion HQ chyba nic ciekawego nie ma. Już do zgadnięcia. Wydaje mi się, że wszystko stąd mam. Zresztą ogólnie rzeczy, które bym chciał wgarnąć, wydaje mi się, że to są mi. Żeby nie skłamać... Jeden subtank? Bo chciałbym mieć trzy? Na energii do biometali mi aż tak nie też mimo wszystko.
Wydaje mi się, że mam jej tak w miarę dużo. Yep, dobrze pamiętam. Nie oszukujmy się, i tak większe rzeczy robi się modelem ZX, co? On nie zużywa energii na spin to win, o! No jeszcze zobaczę, jak będę walczył z bossami. Jakby wiem, że spin to win jest rzeczą, ale chyba nie będę go aż tak nadużywał, chyba że będzie mi kompletnie paską nie szło. Zresztą ja i spin to win sprowadza się głównie do tego, że zaczynam się wpierdalać przeciwników, zaciśnie dorzeczne ilość HP. Przez co kończę gorzej niż powinienem. Tak z ciekawości. Ej, bo zastanawiam się, którędy ja mam dojść tam, gdzie powinienem dojść. Dobra, czyli tu pewnie jest dwójki w dół. Patrzmy. Tutaj jeszcze nie mamy znaku, więc ten. Więc na razie się tym nie przejmuję. Znaczy, u mnie nawet nie powiem, że lało, bo ja jak się obudziłem, a dzisiaj ten nogę gdzieś od 7.40, to u mnie już nie, jakoś nie lało bardzo mocno, tylko po prostu coś tam kropiło odrobinę. Jak wyszedłem z kapu, to też przestało. Kropiło na tyle, że nie chciałem iść na żaden spacer jakiś dłuższy, a jednocześnie ten nie padało na tyle mocno, żebym przemoknął w ogóle, więc podejrzewam, że to po prostu już wcześniej ode mnie się zawinęło. Dobra, mam zapisane, wszystko jest git, to mówię, wydaje mi się, że wtedy w sobotę będzie SMT4 apokalipskie, mam nadzieję, że skończymy. I przyszły poniedziałek, jeżeli nic się nie zmieni, to skończymy sobie Adwenta. Bo wydaje mi się, że powinniśmy już skończyć Adwenta. Myślałem, że dzisiaj damy, ale jakoś idzie wolniej niż myślałem, że pójdzie. Szczerze mówiąc. Także ten, na dziś to było tyle. Dzięki, że wpadliście. Trzymajcie się, po. Cześć.